Jak pewnie część z Was zauważyła, jednym z najbardziej oglądanych filmów na moim kanale jest Surówka. Dlatego postanowiłem pójść za ciosem i przygotowałem kolejną, jedną z moich ulubionych surówek, surówkę z surowego kalafiora. Zapraszam serdecznie. Ok, przygotowanie surówki z surowego kalafiora. Zaczniemy od kalafiora oczywiście. Musimy go tutaj trochę obrobić. Nie ma co specjalnie tutaj postępować z nim z czułością. Ważne, żeby powycinać wszystkie liście. Ok. Wydaje się, że jest ok. No i teraz go kładziemy i trzeba go trochę powycierać. No i co? Musimy go trochę posiekać. No i tak musimy zrobić z całym kalafiorem. Potrzebujemy jakiejś miski. Widzicie, jak zobaczycie, że jakiś fragment jest większy, to można go jeszcze przesiekać. Do gry wchodzą rzodkiewki, które musimy posiekać. I tak naprawdę to tylko Wasza sprawa, jak je posiekacie, byle w miarę drobno. Wszystko wrzucamy tutaj razem. Myślałem, że nie będę kroił wszystkich, ale tak teraz patrzę, że jednak chyba skroję. I wszystko wędruje do miski. Ok, ogarnę tutaj trochę. Potrzebne nam będą dwa małe ząbki czosnku albo jeden duży. Wyciskamy przez praskę. Trochę soli. Każdy według uznania. Pieprz, najlepiej świeżo mielony. Dzisiaj zapomniałem zabrać młynka z domu, więc jest od razu zmielony. I dwie spore łyżki jogurtu greckiego. No i wszystko mieszamy. Oczywiście im mniej wyrzucicie z miski, tym lepiej. Warto spróbować, jak to jest, jak w smaku. Moje jest całkiem ok, także ją zostawiam. Idealnie się to sprawdzi do jakichś dań z ziemniakami, gdzie ziemniaki będą miękkie, a to będzie miało taką chrupiącą teksturę. Jak widzicie, przygotowanie tej surówki jest naprawdę trywialne. Każdemu powinno się udać. Zachęcam do tego, żeby dodać tam jeszcze trochę koperku. Miałem dzisiaj koperek ze sobą, ale niestety zapomniałem o nim w trakcie kręcenia. Byłem zaoferowany, bo robiłem kilka rzeczy naraz i tak się skończyło. Ale koperek na pewno jeszcze bardzo fajnie podkreśli smak tej surówki. Warto też ją zrobić trochę wcześniej, żeby ona miała czas, żeby się przegryźć. To ten magiczny, chemiczny proces, który trwa przy ciastach i przy niektórych surówkach. To tyle. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.